Witam was w serii Podtrzymaj Midlina. Moim gościem będzie mistrz olimpijski z Tokio. Wchodzi na 50 km Dawid Tomala. Siemaneczko, witam was serdecznie. Dzisiaj z Dawidem zmierzymy się w trzech konkurencjach. Pierwsza to będzie chód na 100 metrów, druga to będzie bieg na 100 metrów, ale z piłką 30 kg i trzecia to będzie plank, czyli podpór na przedramionach. Co ty na te konkurencje usłyszałeś? Wiesz co, no te 30 kg trochę mnie przeraża, bo ja ważę 35, więc nie wiem jak to pójdzie, ale mam nadzieję, że będzie spoko. Trzymajcie kciuki, jedziemy z robotą. No i rysujemy sobie linię startową. Stąd będziemy zaczynali, tu będziemy kończyli. Ale zanim zaczniemy, ty mi jeszcze, Dawid, wyjaśni, czym się różni chód od biegu. O co tu w ogóle chodzi? Najważniejsza zasada jest taka, że musimy mieć zawsze kontakt z podłożem. Czyli jedna noga zawsze ma kontakt z podłożem w momencie przetoczenia. To nas najbardziej odróżnia od biegu, gdzie jest faza lotu, gdzie wiesz, no odrywasz się od ziemi. Druga zasada to jest to, że noga, którą stawiamy, musi być wyprostowana w stawie kolanowym. Czy to był chód, czy to był bieg? Nie, to był chód, jak najbardziej. Wiesz, bardzo pracujesz na bogramionami, a możesz pracować bardziej przy tył, żeby to jest jednak twój napęd. Wiesz, to nie tylko nogi, ale też pracujemy sobie tutaj, żeby to skoordynować. Co by ci jeszcze radził? No ogólnie, no, jakbyś chciał pokonać dłuższy dystans, buty. A więc zaczniemy sobie od koronnej konkurencji Dawida, czyli od chodu sportowego. Mamy tutaj taki dystans mniej więcej 100 metrów, może to jest troszeczkę mniej. Będziemy zaczynali z linii startowej, idziemy do końca drogi rowerowej, dotykamy nogą do czerwonego pola i wracamy. Kto pierwszy minie linię, wygrywa. Najlepiej czujesz się w długim dystansie, tak? 50 km? Tak. Albo w bardzo długim, albo w bardzo krótkim. O kurde, to niedobrze dla mnie. Ja właśnie liczyłem, że jak zrobię bardzo krótki, to będzie jakiś punkcik tutaj, gdzie mogę wygrać, a to jednak... Wiesz co, no zawsze dla chodziarzy takie krótkie dystanse są mocnością, ale dla nas krótkim dystansem jest na przykład mila, czyli wiesz, no 1600 metrów, bądź 3 km. Dobra, czyli te 100 metrów to nawet nie będzie rozgrzewka dla Dawida, bo tam jest... Mila to jest krótko. 3, 2, 1, start! Dobrze, dawaj! Pięty trochę było. Ale dobrze, ci mega. Dobrze? Naprawdę, szacun. Tempo jakie to było mniej więcej? A myślę, że gdzieś na 3,30 na kilometr. A jak ty biłeś rekord olimpijski w Tokio na 50 km, tak to było tempo? To było gdzieś po 4,30 około. Okej. Okay. No ale tak 50 km, nie 100 metrów, nie? To jest tylko 49 km i 900 metrów. Miał złoto olimpijskie. Teraz spróbuję Dawida załatwić. Biorę piłkę 30 kg. Ale no będzie to wyzwanie. Bo to jest połowa mojej masy. Połowa masy ciała. Ja teraz ważę 87 kg, czyli ty ważysz jakieś... No nie, ja ważę 60 parę. No, znaczy teraz 60, myślę 5, może 6. Dobra, także... to będzie dobre starcie. Zanim je rozpoczniemy, typujcie w komentarzu, kto szybciej zrobi to z piłką i zostawcie suba, żeby dać motywację. Zrobimy to w ten sposób, że piłka leży na ziemi, my stoimy w pozycji prostowanej, na sygnał startera, czyli naszego kamerzysty, podnosimy piłkę, biegniemy tam i z powrotem i kiedy miniemy linię, jest czas zatrzymany. Ja zaczynam, mamy po jednej próbie i ciśniemy na maks. 3, 2, 1, start! Pięknie! Ale ja powiem ci, że jednak dobrze, że ty pierwszy to zrobiłeś, bo ja bym chyba tego na ramię nie wrzucił, wiesz? A teraz już widzę, że to jest dobry patencik. Jezu, ale się zmęczyłem. No. 3, 2, 1, start! Dawaj, bieg, bieg, bieg! Brawo! Brakuje siły, nie? Brakuje siły i takiej masy, żeby to ruszyć. O, panie! Tak po chwili do siebie dochodzi to zmęczenie dopiero. Żeby Dawid trochę przymasował, mam dla niego specjalny prezencik. Proszę bardzo. Białeczko. Mój ulubiony smak. Podwójna czekolada. Jeśli chcecie sami spróbować, pamiętajcie, z kodem rekordzista macie 10% zniżki na olimpstore.pl. Tutaj nie ma co za dużo tłumaczyć, po prostu nasz sygnał startowy rozpoczynamy. Trzymamy pozycję deski jak najdłużej, kto pierwszy przerwie, przegrywa. A przypominam, że jest 1-1 i to konkurencja jest decydująca, także spinamy po ślady i ruszamy. Ostatnie słowo przed decydującym starciem. Nie będzie lekko, dawno tego nie robiłem, ale podejmuję wyzwanie mistrza i jedziemy. 3, 2, 1, start.
Robiąc tą deskę, to wam powiem trochę o tym ćwiczeniu. Otóż rekord świata wynosi aktualnie 9,5 godziny. I pobicie go jest jednym z moich celów na ten rok. To jak ty celujesz w 10 godzin, to co my tu robimy w ogóle? Muszę cię jakoś rozbawić, żeby mięśnie ci puściły. Jakie rady do deski? Póki co, z tego co się przygotowuję, zauważyłem, że dużo daje delikatne zmiany pozycji ciała, czyli troszeczkę do przodu trzeba przenieść ciężar ciała, wtedy bardziej angażujemy barki do pracy, troszeczkę do tyłu, wtedy bardziej brzuch pracuje, a te barki odpoczywają. I tak zmieniam sobie tą pozycję, oczywiście nie jakoś drastycznie, diametralnie, żeby tego nie było za bardzo widać i żeby ciągle ta poprawna forma była utrzymana. Kurde, ja dzisiaj nie planowałem tego rekordu bić. To miało być 31 grudnia. Chłopie, kończ to. Nie, już powiem ci, już ledwo daję radę, także już końcóweczka. Dobra, ja się zastanawiałem, jak w ogóle twoja kariera w chodzie się rozpoczęła i najczęściej to, co mi przychodziło do głowy, to było to, że po prostu mama cię często wołała, żebyś poszedł po ziemniaki do sklepu, bo nie ma. I ty na przykład 2-3 tak, razy... a sklep był 10 km od domu. I ty 2-3 razy dziennie musiałeś tego sklepu drałować i od tego. Jak to było? Wiesz co, zaczęło się od biegania, szukałem czegoś, co będę mógł robić sami na własną rękę, wiesz, próbowałem też sportów drużynowych, ale ja pochodzę z mojej miejscowości, Bojszowy, pozdrawiam serdecznie, nie było gdzie iść w tym kierunku, więc postanowiłem, że wiesz, poszukam czegoś, co będę mógł robić sam i na początku było to bieganie, później trafiłem do klubu i okazało się, że wiesz co, szybko załapałem tą technikę i kurde, czekaj, już nie daj rad, zagadujesz mnie specjalnie i tak się zaczęło, wiesz, spróbowałem, wiesz, jakieś pierwsze sukcesy i fajnie, no wkręciłem się w to. Panie, ja kończę już. Mamy 4 minuty na liczniku. O kurde. Także to już jest dobry wynik. Przeciętny człowiek wytrzymuje 2 minuty w tej pozycji. To już jest bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Ja też zmienię pozycję, dobrze. Kurde, nic mi tu nie daje, się jest gorzej. Panie, musiałem skapitulować. A w co ci najbardziej weszło to ćwiczenie? Chyba jednak brzuch i bary. No, mi powiem ci też, brzuch czuję, ale jakoś barki, no. Ale jaki myślisz, że jest sukces do tego, żeby ten rekord osiągnąć? Bo myślę, że tam mental też będzie odgrywał rolę, nie? Tutaj po prostu chyba takie codzienne ćwiczenia tej deski, żeby to robić 5 minut, 10, 15, potem godzinę dziennie sobie tę deskę robić i potem trzeba zaatakować 10 godzin. Jak ty się żegnasz? Ty nie masz czegoś takiego? Nie, jak ja się żegnam? Jakieś twoje motto, hasło? Mam takie motto, no. Dawaj. Żeby zawsze podążać za marzeniami i bez względu na to, co mówią inni i nasze otoczenie, zawsze walczyć o swoje, bo nieraz ktoś chce nam i życie nam podkłada kłody pod nogi, a tak naprawdę z perspektywy czasu później widzimy, gdy przeskoczymy, że to nie były kłody, tylko lekcje kolejne w naszym życiu. Ja z kolei wolę taką kłodę wziąć, zrobić z nią pełnego Ironmana i tym to zakończymy. Dziękuję ci bardzo. Dzięki, było super. Tylko zwycięstwo. Tak jest.